nie tylko Rudne Budziądze, nie tylko inne ugrupowania, stowarzyszenia, związki zawodowe, ale również działające czy istniejące tutaj na terenie miasta partie polityczne. Po naszej stronie sceny, bliskie nam programowo, powinny do tych wyborów pójść razem z najsilniejszą partią opozycyjną, jedyną, która ma realne szanse na to, aby dokonać tutaj prawdziwej zmiany i odsunąć od władzy Platformę Obywatelską. I z takiej deklaracji bardzo się cieszymy. Proszę tylko na potwierdzenie tych słów, pozwólcie sobie Państwu je przedstawić. Poproszę pana Jacka Darskowskiego o kilka słów. Ja dziękuję za zaproszenie i umożliwienie startu na wspólnych listach. Polska Razem odnalazła najwięcej wspólnych punktów programowych z deklaracją programową Prawa i Sprawiedliwości, dlatego postanowiliśmy wystartować jako młoda, budująca dopiero struktury partia, wystartować wspólnie w wyborach samorządowych z Prawem i Sprawiedliwością i Prawicą Grudziądza. Co mówiliśmy, że jednoczy się prawica, konsoliduje się zarówno w kraju, jak i w województwie, jak i właśnie w poszczególnych samorządach. Wszędzie tam, gdzie komórki występują, takich partii jak Polska Razem, Solidarna Polska, Prawica Rzeczpospolita Marka Jurka, także kilku innych organizacji, w tym Solidarności, nawet innych związków zawodowych, one tak naprawdę znajdują, że właściwie reprezentacja ich dobrze pojętych interesów, ludzi, których zrzeszają, są właśnie tu, na listach Prawa i Sprawiedliwości. I tu mamy potwierdzenie. Chcę powiedzieć, że na listach do sejmiku praktycznie we wszystkich okręgach tego szczebla wojewódzkiego są przedstawiciele właśnie tych wymienionych organizacji.